Zajmiemy się teraz tworzeniem przejścia, to znaczy w momencie kiedy żeton będzie się przesuwał, chciałbym aby ciągnął za sobą ten drugi film. Pierwszym naszym filmem jest nasz film, w którym Krupier tasuje karty. W tym wypadku chciałbym, aby ten film był pod spodem. Chciałbym, żeby ten film był filmem nadrzędnym, ale żeby on był pod spodem, ponieważ nasz prawy film będzie całkowicie niewidoczny na razie na, w pierwszej klatce, więc to co zrobię to kliknę lewym przyciskiem myszy na mojej ścieżce z filmem Poker 1 i przesunę go na górę. W ten sposób stworzyłem, na razie jest oczywiście widoczny mój film, ten, ten pierwszy, tak, czyli w tym momencie jest widoczny ten film, gdzie tasuję karty, który powinien być tak naprawdę filmem pod spodem. Ale to nic, zaraz do tego sobie... Dojdziemy. Klikam sobie dwukrotnie na moim filmie z człowiekiem, który tasuje karty i przechodzę do pierwszej klatki kluczowej. Następnie wybieram sobie zakładkę 2D, 3D i edytor 2W CPU. Wyłączam ustawienia z domyślnych na brak ustawień wstępnych, nie potrzebuję żadnych ustawień i pierwsze co zrobię to będę animował położenie. Położenie po osi X. Następnie ustawię pierwszą klatkę kluczową. I ustawię położenie X mojego filmu tak, aby on znikł mi tutaj z pola widzenia. Teraz przesunę parę klatek do przodu. Niestety tutaj ten element będziemy musieli nanieść parę poprawek. Ja na razie robię to tak na próbę i w tym momencie przesunę sobie mój film drugi, tak aby jego krawędź zakrywał mój żeton, czyli tak jak w tym wypadku, nie chcę, żeby on wystawał z drugiej strony, chcę, żeby był dokładnie, jego krawędź była dokładnie skryta za moim żetonem. Jeżeli zrobiłem to w porządku, jak widzicie w pewne, tutaj będziemy musieli nanieść pewne poprawki, czyli w tym miejscu... Chciałbym, żeby mój film był ukryty. Tutaj widzimy krawędź, także muszę ponownie stworzyć kolejną klatkę kluczową i przesunąć po osi X, tak aby mój film skrył się za żetonem. Ok. Do tej pory jest dobrze. Przesuwamy parę klatek do przodu. Właściwie w tym miejscu, zobaczmy, w tej klatce, mój film już powinien być dokładnie w całkowitym położeniu, czyli tutaj chciałbym, żeby było już położenie ustawione dokładnie na zero. Upewnijmy się, że wcześniej wszystko ze sobą współgra, to znaczy, że nasz film nie przeskakuje tutaj i nie wychodzi poza krawędź naszego żetonu, ale wydaje się, że jest ok. Tu jeszcze mamy pewien problem. W tym miejscu, jak widzicie, tutaj fragment mojego filmu widać. To są niuanse, ale tak naprawdę warto nad nimi też popracować. Dzięki temu no, wasz film będzie lepszy. tak? Nie będzie, nie będzie widać niedoskonałości. Także musimy tutaj te elementy oczywiście poprawić. I w tym momencie zobaczmy, czy wszędzie już dobrze działa nasz film, czy nigdzie nie wyskakuje poza. Ale chyba nie. Stworzyliśmy własne przejście w oparciu o taki właśnie obracający się żeton. Kliknijmy OK i możemy zobaczyć jak to wygląda. Poczekajmy chwilkę aż materiał się przerenderuje i możemy zobaczyć jak to wygląda. Czyli mamy pierwszy film, który jest zasłaniany przez film nadjeżdżający z lewej strony i oczywiście przez nasz żeton.